tak zupełnie spontanicznie między pacjentami. Chciałabym Wam pokazać efekt, jaki uzyskuję, ostrzykując brodę botoksem, a także wypełniając fałdy, tutaj te zmarszczki marionetki, takie biegnące od kącików ust w dół. Ta strefa jest zazwyczaj bardzo niedoceniana przez pacjentów, aczkolwiek poprawienie jej wyglądu daje bardzo ładne efekty. Tutaj mamy taki mięsień obniżacz kącików ust z jednej i z drugiej strony i mięsień bródkowy. Te mięśnie ciągną mocno nam do dołu kąciki, a ten bródkowy zadziera bródkę do góry. Efektem tego jest to, co teraz zobaczycie, właśnie taka broda brukowana, podciągnięta bardzo wysoko i no, to nadaje nam taki bardzo nieświeży wygląd twarzy i taki skurczony, po prostu bardziej stary. Natomiast zobaczcie na tym zdjęciu obok, jak mamy właśnie ostrzyknięte zmarszczki marionetki, przepraszam, mięsień obniżacz kącików ust i mięsień bródkowy, jak ta broda ładnie odpuściła w dół i co się wydarzyło. Zobaczcie, zupełnie inny owal. Inna twarz, to też jest przy maksymalnym wygięciu, po prostu pacjent nie robi takimi, albo ja wiem, tylko tu jest wszystko ładnie wygładzone. I zwróćcie uwagę jeszcze na dolną wargę. Ona nie była tutaj korygowana, a wygląda znacznie lepiej. Fajny przypadek. Pamiętajcie, brody są ważne.